Siemano, jako że mój Passat jest najczęściej oglądanym filmem, postanowiłem przyjechać jeszcze raz i zaprezentować wam moją bestię. Siemano, witamy was z wnętrza Passata. Jest to ku waszemu zdziwieniu wersja 1.6 benzyna. Film o niej już nagrywaliśmy, o tej bryczce. Robiliśmy w niej wydech, a teraz Damian przyjechał do nas, żeby dać nam się przejechać i nagrać recenzję. Także Mikołaj, odpalaj autko i zaraz coś wam więcej powiemy o tym samochodzie. Jest pięknie. Nigdy Passatem nie jeździłem. Bardzo fajne doświadczenie, polecam. No i pierwsze co już po samym wejściu do auta można stwierdzić, że jest bardzo podobny do Golfa 4. W zasadzie jest taki sam, tylko ten ma lepsze wyposażenie niż mój Golf 4 mojej mamy. Także fajnie. No i drążek zmiany biegów jest krótki. Fajnie to wygląda i dobrze leży w ręce. Ogólnie Passat taka dosyć ciekawa wersja, bo można by powiedzieć, że jest to Highline, bo ma klimę, ma elektrykę szy plus sterek, tak? Ale nie ma skórzanej tapicerki. I głośników z tyłu. A, i głośników z tyłu, no to... Może był składany z trzech, a może nie. Passat trochę wyje, jak się schodzi z obrotów. Pewnie jakaś rolka od klimy albo coś w tym stylu. Także przepraszamy za dźwięki. No ale przynajmniej jest wdeszek, który będzie przeszkadzał w dźwięku. A właśnie. Najważniejsze. Auto jest w gazie. Tak jak Tony powiedział, to jest 100 koni. 1.6. Zagazowane. Jak już może właśnie powiedzieliśmy o gazie, no to pytanie do właściciela, ile on tak naprawdę pali? Słuchaj, zapewne można powiedzieć, że przy normalnej eksploatacji to około 10-11 litrów, ale ja jak jeżdżę zimą to palę 15, pomimo tego, że to jest tylko 1.6, ale ja lubię trochę wyższy obrót. Okej. Okay. Tak, czekaj, jeszcze spytam, rekordowo niskie, ile się udało zrobić w trasie załóżmy? 8,5 litra gazu. Okej. Okay. Jak wiadomo, jeśli mamy zrobiony wydech, jaki dźwięk tam się wydobywa, to chcemy przyspieszać, to też może mieć wpływ na spalanie, no bo jednak chcemy czasem sobie dodać gazu i posłuchać tego, jak auto brzmi. Dlatego nie polecam robić wydechów. Chyba, że was stać. No. Albo macie gaz. O. Dobra, to może parę słów o wnętrzu z perspektywy pasażera. No, jak to w Passacie, niczego nie brakuje, pełen komfort, pełen luz, miejsca na nogi dużo, miejsca na głowę dużo. Można tu siedzieć nawet i we dwie osoby. Gdybym ważył ze 140 kg, myślę, że też bym się zmieścił. Miejsca na brzuch jest. Na dobrą sprawę, nie wiem, co by jeszcze mi się przydało. Podłokietnik, o, ale jest. Nie będę rozkładał. Ale jest, więc usiąść można wygodnie. Fotele są spoko, fajnie wyprofilowane w miarę. No ja tu bardzo jestem zaskoczony z przodu. Przynajmniej mój fotel ma zarąbiste trzymanie boczne. Normalnie tutaj to no, ledwo co palce mogę wsadzić na boku. Także no, jestem zaskoczony ile. Bo no, mało samochodów tak ma. Trzymanie boczne jest naprawdę na wysokim poziomie tu. Auto w wyposażeniu ma też klimatyzację. Co już wspomniałem, to najprawdopodobniej jest to wycie. O, oraz podgrzewane fotele. Tu w karoweli jest. Jest ten sam, no. Że ten pokrętło takie samo. Tak, lusterka też są podgrzewane. Lusterka podgrzewane, właśnie, no, szyby wszystkie w prądzie. Czyli mamy naprawdę nieźle wyposażone autko. Z najbiedniejszym silnikiem, ale właśnie, jak już wspomniałeś o silniku. Jakieś poważne usterki były? Wszystko co mogło się w samochodzie zepsuć, to się zepsuło, ale...
właśnie słyszałem o tych jednostkach Volkswagena, że te 1.6 najprostsze silniki wolno ssące po prostu są tak trwałe, że nie jedną budę przejeżdżą, a przebiegu tutaj mamy na liczniku 275 tysięcy, więc też nie mało. Auto w ogóle jest z którego roku? 97. No to jak na auto, które ma 23 lata, prawie 300 tysięcy przebiegu, no to myślę, że brak awarii silnika to jest dobry wynik, można śmiało powiedzieć, że auto jest trwałe. A też pamiętam, że jak byliśmy pod samochodem, jak robiliśmy ten wydech, to i blacharsko trzyma się naprawdę nieźle. Nie wiem, czy Passaty były jakoś tam specjalnie zabezpieczone w fabryce, czy nie, ale w każdym razie ten naprawdę wygląda zdrowo, co świadczy o tym, że można jeszcze znaleźć takie auto, które zarówno mechanicznie, jak i blacharsko trzyma się całkiem, całkiem nieźle. Jedziemy 90 na godzinę. No i jak słychać, auto jest dość mocno głośne. No a na trasie przy prędkości 140 na ekspresówce to raczej nie polecam. Teraz ma auto 3000 obrotów, także dość wysoko. No i fajnie wygarduje, jak się puści gaz. Spoko, spoko. A i auto ma czujniki parkowania. Dołożone czujniki parkowania. Dołożone, oczywiście. Masz to w Polsce? No i masz to w filmie. To teraz z moich wrażeń jako kierowcy. No ja Passatem już kiedyś jechałem. Była to wersja w dieslu. Benzynką jeszcze nie miałem okazji się przejechać. No ale generalnie co? No siedzi się tak dla mnie trochę dziwnie, szczerze mówiąc. Może to jest kwestia ustawienia fotela. No ale jak jeżdżę na co dzień autem, to siedzę jakoś tak niżej i bardziej pionowo. Ale mówię, no nie bawiłem się w ustawienia fotela, podejrzewam, że znalazłbym tutaj wygodną pozycję. Ale tak, bardzo fajna jest widoczność ogólnie. Szyby są duże, słupki nie są jakieś mocno szerokie, nie zasłaniają za wiele widoku, więc to też na pewno się doceni przy pasach dla pieszych, bo na pewno kierowcy znają to uczucie, gdzie pieszy chowa się za szerokim słupkiem i potem nagle jest wow, ktoś tam był, nie? Tutaj pewnie tego problemu nie ma, bo tak jak już mówię, no widoczność jest spoko. Do tyłu też coś tam widać, chociaż do tyłu to wiadomo. Na czuja. Auto z 97 roku i jak jedziemy z tubą, to nie ma jakichś przedmuchów wiatru, więc spoko. A to też prawda, że pomijając, że wydech jest głośny, to w aucie jest cicho. Jest dobrze wyciszone. Serio dobrze. No jedyne co, to skrzynia mogłaby być dłuższa trochę, nie? Bo albo szóstka. Albo szóstka, bo przy 100 na godzinę 3000 obrotów, no to jest jak w jakimś małym kompakcie miejskim, nie? A tutaj jednak, no wiadomo, auto większe, no to można się spodziewać, że i na trasę będzie wykorzystywane, nie? Na dobrą sprawę to już piątkę można przy 60 zabiać i jechać już no. I na fabrykę dalej. Także skrzynia trochę za krótka. Ale motor tak naprawdę myślę, że do takiej zwykłej jazdy moc ma zdecydowanie wystarczającą. W mieście nic nam nie będzie brakować, na trasie można autostradzie, gdzie tam już trzeba by wyprzedzać, tak? Przy prędkościach 120-140, no to może to trochę dłużej potrwać po prostu niż byśmy chcieli, ale tak o, do jazdy po mieście i czasem trasa, myślę, że spoko. O, znalazłem rzecz, która mnie denerwuje. Mianowicie dźwięk sygnału kierunkowskazu dobiega ze środka konsoli, ze środka deski rozdzielczej. Dla mnie to jest dziwne. Jakoś jestem przyzwyczajony, że on wydobywa się tutaj bardziej z kierownicy. A tutaj, no, dobiega gdzieś stąd, ze środka i to jest dziwne. I to samo wrażenie miałem, jak jeździłem Golfem 4 kiedyś. Nie swoją, oczywiście, tylko użyczoną. Ale... no, nie pasuje mi to. Ale to chyba jedyne, do czego mogę się przyczepić. My już trochę pojeździliśmy autkiem, także teraz czas na takie podsumowanie naszych wrażeń i czas na naszą opinię. Ja powiem tak, auto jest spoko, nic mu nie brakuje. Myślę, że spokojnie na takie auto do jazdy na co dzień nadaje się idealnie. Z tym silnikiem tak, no mocy nie jest za dużo, ale za to jest oszczędne, tym bardziej, że mamy tutaj instalację gazową, więc spalanie 10 zł, no to 10 litrów,
no to przeliczając na gaz, no to naprawdę wychodzi nam ekonomiczna jazda. Nie psuje się, z tego co mówi właściciel, a jak się psuje, no to części, domyślam się, że są tanie, no bo to jednak Volkswagen, których pełno. Części znajdziemy i używane, i nowe, i żadne z nich nie będą rujnować naszego portfela. Mi auto się podoba, mógłbym takim jeździć. No mi osobiście też auto się bardzo podoba, naprawdę mógłbym mieć takie do miasta zamiast Fiesty albo właśnie zamiast Scorpio, także dałem. Ja się chętnie z tobą za Scorpio zamienię. Dobra, okej, okay. Dzięki, proszę. Dzięki. Okej. Okay. Także my się żegnamy, trzymajcie się. Siema. Elo.